Chciałem taką moją luźną myśl w tym odcinku wrzucić odnośnie cen tatuaży w Polsce, w salonach oczywiście i również na różnych konwencjach, które jest bardzo, bardzo wiele w Polsce, czyli przedyskutujemy te dwa tematy. Najpierw temat salonów. Każdy artysta ma tam jakąś swoją renomę, tak? Każdy artysta musi swoją cenę zapodać, żeby ktoś mógł mieć tą wizję, tą opcję, tak? Chcę w tym salonie tatuaż, bo wykonanie tatuażu to jest czasami 5, 6, 7, 8 godzin pracy w salonie i czasami, a nawet często wymaga to jeszcze pracy tatuatora w prywatnym swoim czasie, w domu, gdzie musi poświęcić ten czas dla ciebie, aby dla ciebie wymyślić oryginalny, jedyny w swoim rodzaju wzór, bo przecież chcesz taki wzór, oryginalny, jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny. Przykładowo cena 1000 zł już nie jest tak odstraszająca jak kiedyś za tatuaż, 800 zł, 1200, a nawet bardzo renomowani tatuatorzy w Polsce biorą 1500, 1800, a nawet 2000 zł za sesję. Dlaczego? Bo wiele z nich dziara, tatuje już wiele lat, są wiele lat na rynku i również poprzez tą cenę robią sobie selekcję klientów, tak? Bo ktoś, kto chce wydać 1000 zł albo 800 zł, czasami lubi pomarudzić. Nawet ten za 500 zł, kto chce za 500 zł tatuaż, przyjdzie i pomarudzi, dawaj taniej, dawaj mniej, co tam, 200 zł mniej. Ja znowu robię to inaczej. Jak ktoś chce 1000 zł, ja mu daję te 1000 zł, często daję mu jeszcze napiwek. Nigdy nie negocjuję cen, bo to jest jego praca i on musi na tym zarobić. Często jest tak, że tatuażysta pracuje w danym salonie, jakąś tam część musi oddać właścicielowi. Pamiętajcie, że wchodzą w grę materiały. Tusze, kalki, igły, dzioby, różne AHD 1000, AHD 2000, różne inne płyny. I co najważniejsze, podatek VAT. Jeżeli idziesz do salonu, wykonują na tobie pracę, jest to usługa, to podlega podatkowi 23%, czyli chodzi o to, że przykładowo masz tatuaż za 1000 zł, to 230 zł idzie podatku i często 19% jeszcze dochodowego. Zależy oczywiście też na jakim podatku dany tatuażysta, dany salon jest, ale to też bierz pod uwagę, że to jest normalnie usługa i za to jest podatek później płacony przez przedsiębiorcę, przez salon. Stąd ta cena, renoma salonu, to jest bardzo ważne, bo może być gdzieś tam jakiś salon sobie gdzieś tam na uboczu i on swoją działalność zaczął pół roku temu i tatuażysta tatuuje od roku, tam mogą być tatuaże za 4-5 stów, śmiało, ale tatuażysta, który się rozwijał kilka lat, może te ceny mieć zdecydowanie większe, bo po prostu mu się to należy, praca włożona w to, czas, nauki, to wszystko ma znaczenie. Także tak to wygląda z mojej perspektywy i też bierzmy pod uwagę, że ceny, teraz mówimy o konwencjach, tak? Dużo osób chciałoby tatuaże za darmo na konwencjach. Oczywiście jest taka możliwość, jeżeli się tak z danym tatuatorem ugadacie, tak? Ale nie jest to oczywistość, nie jest to standardem, że robi się to za darmo. Często występuje tak, że ktoś ma taniej to na konwencji, ale rzadko bywa, że za darmo, tak? Bo jednak jest to dzień pracy, trzeba tą pracę wykonać. I dużo osób dziwi się, ja muszę zapłacić za tatuaż na konwencji? Przecież ja dobrowolnie się podejmuję tej pracy, tak? Często tatuażysta chce swoją pracę wykonać, ja się mam za to płacić? Tak, ty masz za to płacić, to jest normalna usługa. Może mieć taniej, tak jak już wspominałem, ale płacisz za to. Nawet ostatnio rozmawiałem podczas Warsaw Tattoo Convention z jedną osobą z salonu, gdzie tatuowali bez prądu, robili to metodą ręczną. Była jedna ustawka, jednak niestety nie wyszła, ponieważ klient myślał, że będzie modelem za darmo. Aha, a tak to nie działa jednak, nie? A tak to jednak nie działa. Dużo osób myśli, nie, że za darmo, tak, nie? Tym albo że dostanie w przypadku takich tatuaży tradycyjnych z taką historią, także. I klient zrezygnował, bo myślał, że to jest za darmo. No, a tak to niestety nie działa. Aktualnie w Polsce tatuaż przeżywa swój boom. Tatuażyści chcą zarobić. Każdy chce zarobić. Mam nadzieję, że
że dla was te ceny są ok. Dajcie znać w komentarzach, czy wy byliście czasami zaskoczeni ceną, jaki tatuażysta zarzucił pod koniec sesji, no lub też przed sesją, bo warto się zawsze na cenę umawiać przed. Czy byliście zaskoczeni, czy dla was te ceny są duże w tym kraju? Jakie wy płaciliście pieniądze za dany tatuaż, tak? Dajcie w komentarzu znać, jestem ciekawy, jak wy to odbieracie. I też zapraszam was na fanpage Projekt Ink na Facebooku, Instagramie. I dziękuję wam bardzo. Jeżeli wam się to spodobało, co do was powiedziałem, możecie to oczywiście udostępnić. Dziękuję bardzo.